Witam się z wami pomysłem, którego nauczyłam się pewien czas temu. Jest to pomysł na jak dołączyć nitkę z nowego kłębka, kiedy, żeby nie zrobić supełka. Nie ma supełka, a nowa nitka jest dołączona. Wykorzystałam tę metodę na przykład w sweterku, który wam pokażę na samym końcu. Przy okazji oczywiście mam próbeczkę, mam druty bambusowe i włóczkę Phoenix Tweed. Jest to włóczka Phoenix Tweed, która jest nowością, taką ma metryczkę. Jest to nowość firmy Lankyers na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. Jest to wełna merino 93% i 7% poliamidu. Jak widzicie, wersja Tweed, czyli ma kolorowe zgrubienia. W różnych kolorkach są te zgrubienia. 100-gramowy motek, on jest potężnym motkiem, ma 270 metrów i przeznaczony jest teoretycznie na druty pomiędzy 7 i 8. Według mnie lepiej mieć mniejsze druty. Ja tutaj mam próbkę na drutach numer 6. I właśnie, korzystając z tej okazji, o co chodzi z tym dołączaniem nitki z nowego motka, a czasami nawet nie chodzi o dołączenie nowego motka, ale w istniejącym motku mamy jakiś supeł w robótce, w kłębuszku i wtedy najlepiej go rozciąć, uzyskując dwa fragmenty luźne i te luźne fragmenty połączyć na przykład tym sposobem, który wam zaraz pokażę. Wyobraźmy sobie, kiedy na przykład dziergamy na okrągło, dziergając na płasko jest o tyle łatwiej, że zawsze można sobie w tak zwanym szwie chować ewentualne węzełki. W dzierganiu na okrągło już nie jest tak łatwo, ponieważ nigdzie nie ma szwu, więc to jest ten problem. Problem nie problem, właściwie to nic nie jest problemem, tylko ważna jest umiejętność poradzenia sobie. Dołączanie nowego motka, to wiadomo, że możemy zaplanować, ale czasami nitka nam się kończy niespodziewanie i teraz nie wiadomo, próć, nie próć ten kawałek, żeby było w szwie. Więc ja wam pokażę metodę, którą zastosowałam w kilku moich ostatnich dzianinach i to mniej więcej wygląda tak. Tu mamy jersey prawy, na którym, zobaczcie, pięknie widać te kolorowe zgrubienia płynące z włóczki Phoenix Tweed. No to lecimy. Ja tutaj już mam celowo obcięte, że tutaj mi się kończy motek. I teraz oczyma wyobraźni musicie sobie zwizualizować, jak to by było, kiedy to by się kończyło dużo wcześniej. No ale dochodzimy do pewnego momentu. Bierzemy sobie niteczkę z nowego motka. Tę metodę pewnie bardzo mało naukowo, ale bardzo wizualnie nam przedstawia, o co chodzi, to ja nazywam tę metodę na wąsy. Ponieważ z tyłu robótki powstaną, oczywiście też chodzi, żeby nie stracić za dużo nitki tej dołączanej, więc zostawiam sobie fragment tej nowej nitki i fragment starej. I przez parę oczek dziergam podwójną nitką. Ten moment wychwycenia tego jest tym najtrudniejszym tutaj w tej metodzie, żeby odpowiednio chwycić. Więc ja już jestem gotowa i teraz przerabiam starą nitką. Zobaczcie, mam starą nitkę i mam nową nitkę. Tutaj mam wąsy od nowej nitki. I przerabiam tak. Mam raz, mam tutaj przerobione raz, dwa, trzy. Cztery oczka, ja myślę, że między 3 a 5 oczek można tak razem przerobić. Przerobimy jeszcze jedno i teraz starą nitkę zostawiam w spokoju i przerabiam tylko nową nitką. Dochodzę do końca rzędu. Odwracam robótkę i przerabiam ten taki pierwszy rząd. Tutaj widzicie, co mi się tutaj dzieje. Oczywiście to później można delikatnie schować w dzianinie, a końcóweczki obciąć. Lewe oczka. 3, 4. I teraz następują te oczka podwójną nitką. Raz, dwa, trzy, cztery. Nowy kłębas się odkręca, on się powolutku odkręca w związku ze swoją masą.
dużo miejsca zajmuje. Ja przerobię jeszcze dwa rzędy, żeby Wam to pokazać, jak w tej próbeczce to wygląda. Pewnie się zastanowicie, czy ten fragment, gdzie się przerabia podwójną nitką, czy to w dzianinie będzie widać. Według mnie prawie w ogóle minimalnie. Lepiej mieć ten fragmencik taki widoczny, troszkę grubszy, niż na przykład węzełek, który wyjdzie z pomiędzy oczek. No i tutaj mam ten fragment, gdzie były dołączane podwójne oczka, podwójną nitką. Tutaj wchodzi mi inny kolor tweeda. Zawsze to jest świetna zabawa, dziergać z takiej włóczki, gdzie coś się zmienia. Jeszcze jeden zrobimy. Rząd lewy. I wtedy konsystencję dzianiny Wam pokażę. Szóstka przy moim trybie dziergania jest według mnie maksymalnym rozmiarem drutów, jaki powinnam użyć dla tej włóczki. Na sweterek w rozmiarze S myślę, że dwa motki wystarczą Phoenix Tweeda. Tutaj źle chwyciłam. Ona jest taka, ma taką strukturę, jak widzicie, taki troszkę bukli, a w dodatku ma te kolorowe zgrubienia. Tak. Po lewej stronie to wygląda tak. Tutaj pamiętajmy, że tutaj jest 5 oczek. Chyba 5 wykonywałam. 5 oczek. W te fragmenty nitek można wpleść między rzędy, ale ja bym powiedziała, że to jest zabezpieczone i to można obciąć. W tych miejscach obciąć można. Oczywiście nie tak przy samym oczku, tylko tak chwileczkę za tym, za zakończeniem. Po prawej stronie robótka wygląda tak. Tak wygląda. Tutaj jest miejsce, gdzie była dołączana ta nitka. Pod paluszkami to troszkę się czuje, że w tym miejscu jest grubiej, ale to jest naprawdę rzecz minimalna do wyczucia i trzeba wiedzieć, że to tam jest. I teraz sobie wyobraźmy, że tutaj nie ma tych niteczek albo są maleńkie, a tu mamy dołączoną na środku robótki nowy moteczek, nowa nitka doszła. Normalnie, gdyby był węzełek zrobiony, to ten węzełek, po pierwsze, że mógłby czasami wychodzić pomiędzy oczkami, to też się go czuje w dzianinie, że się ma węzełek. Ja pamiętam taką, to jeszcze wynikało z mojego braku doświadczenia, że w sukience, którą kiedyś zrobiłam z włóczki Lima, supełek wyszedł mi dokładnie na czynniku siedzącym, który zawsze odczuwałam, że tam właśnie jest węzełek. Także to też warto przewidywać, gdzie ten węzełek nam wyjdzie. Widzicie, jak wychodzi fajnie ta próbeczka, czyli to jest dołączanie nitki w trakcie robótki. Tu się nie przejmuje, czy to jest szef, nie szef, kończy mi się nitka, biorę następną i na zakładkę, na wąsy dołączam następną nić roboczą, następny motek. To jest też metoda, którą Julia wykorzystuje w swoim topie dzierganym z Karmy i Adele. Ona często zmienia Karmę i Adele na zmianę tam dzierga w różnych miejscach, także to nie można prowadzić w jednym miejscu. I ona właśnie na zakładkę to robi. A sweterkiem aż się chce, prawda, dziergać, patrząc na te piękne motaski, właśnie z tą strukturą tak to z daleka wygląda, z ten kropeczki tweedowe. Odkładam na razie tę robótkę i chciałam Wam pokazać dzianina, która została w całości. Uwaga, to jest właściwie chyba pierwszy raz pokazuję dzianinę od lewej strony, bo skupiamy się na tym, co się dzieje na lewej stronie dzianiny. Zazwyczaj widzimy piękną prawą stronę dzianiny, a nigdy nie wiadomo, co po tej lewej stronie się dzieje, szczególnie jeżeli mieszamy kolorami, mieszamy, żakaty się pojawiają, to tam no, może być różnie. Ja Wam pokazuję teraz sweterek, który jest po lewej stronie. To jest właśnie ten, gdzie to jest włóczka Lifestyle, którą użyłam. I tutaj nawet w niektórych miejscach trudno jest mi znaleźć, gdzie ja dołączyłam moteczek. A tutaj mam takie mini wąsiki. Nie chciałam ich obcinać bardziej. Mini wąsiki, gdzie był dołączony inny kolor, inny motek. A też zwróćcie uwagę na to, że mamy, dołączałam, znaczy przy wielokolorowych włóczkach jest taki, nazwijmy to,
No, pewien punkt, kiedy należy dopasować sobie kolory tych niteczek, które dołączamy, żeby one się tak za bardzo nie różniły od siebie. Więc ja tutaj miałam w podobnym kolorze dołączone niteczki. Tutaj jest na rękawie w jednym miejscu, a tutaj widzicie, również było limonkowo, dobrałam te motki, żeby zachować sekwencje kolorystyczne w całej dzianinie. I to jest cała dzianina wydziergana właśnie tą metodą, a motki były 50-gramowe, zużyłam ich 6, więc jest tych łączeń tutaj trochę do łączania nowych motków, a można to zrobić tak, że będzie to po pierwsze bardzo estetyczne, a po drugie takie prawie niezauważalne. I to jest tak. Dołączanie moteczka do starej niteczki, nowego moteczka metodą na wąsy albo metodą taką niezauważalną, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. I to właściwie tyle, co przygotowałam w tym dzisiejszym krótkim, jak na mnie, bardzo krótkim filmiku. Pozdrawiam!